Proszę Państwa, w imieniu organizatorów kongresu mam zaszczyt zapowiedzieć wykład zamykający Kongres Współpracy Transgranicznej, wykład zatytułowany Napaść Rosji na Ukrainę, a porządek międzynarodowy. Wykład ten wygłosi profesor Adam Daniel Rotfeld, dyplomata, polityk, badacz stosunków międzynarodowych, do 1989 roku związany z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. W latach 1989-2002 dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, minister spraw zagranicznych w 2005 roku, członek wielu międzynarodowych grup roboczych do spraw przygotowania nowej strategii NATO, ONZ, KBWE, UE, współprzewodniczący polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Artes Liberales, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Wybitny autorytet, wspaniały człowiek o szerokim horyzoncie i otwartym sercu. Jesteśmy zaszczyceni, że pan profesor przyjął zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu. To dla nas nobilitacja. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję Państwu za zaproszenie i przyznam się, że zastanawiałem się przed chwilą, w jaki sposób zacząć, ponieważ oczywiście każdy odpowie, że zacząć od początku, więc mogę powiedzieć, że przypomina mi to taką pewną sytuację z panią Haliną Niezachwatowicz. Była taka pani, której nazwisko mi w tej chwili wyleciało z głowy, ona była wicemarszałkiem Sejmu i zwracała uwagę na to, że poważne wystąpienie powinno być na piśmie. Otóż jest tutaj pewna osoba, która mi też przypomniała, że poważne wystąpienie powinno być na piśmie, a ponieważ z jej opinią się liczę, przygotowałem je na piśmie. Jakkolwiek nie będę ukrywał, że gdybym je odczytywał, to prawdopodobnie Państwo byliby znudzeni, zmęczeni. W związku z tym pozwolę sobie odstąpić od tego zwyczaju odczytywania, powiedzieć to, co na ten temat myślę. Znaczy, pierwsza moja uwaga, że myślę jak słuchając pani profesor Hoffman, która mnie wprowadzała, żeby ten tekst zachowała na mój pogrzeb. I nie musi być na piśmie, bo to można będzie powtórzyć. Po drugie, że tamta historia tej pani wicemarszałek skończyła się taką konkluzją, że ona uczestniczyła w spotkaniu z pewnym ministrem spraw zagranicznych Francji, którym w Sejmie wygłosił przemówienie i tak przekładał co pewien czas kartki. A potem poszedł na spotkanie z nią i uprzytomnił sobie, że te kartki zostały na pulpicie. Ona powiedziała, że poprosiłam sekretarkę, żeby przyniosła te kartki. I ta sekretarka przyniosła je, mnie wręczyła i ja zobaczyłam, że to jest kosztorys jego domku litniskowego. Który... Więc... Ja chcę powiedzieć, że ja nie mam przed sobą żadnego kosztorysu, natomiast intencja moja jest taka, żeby powiedzieć coś, czego normalnie nie ma w komentarzach dotyczących tego, co się dzieje na Ukrainie od 24 lutego. Znaczy, jest oczywiste, że to jest straszna wojna. Ale bardzo wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to się stało, dlaczego doszło do tej wojny.
ponieważ bardzo wiele osób mówi, że to jest wojna nagła i niespodziewana. Otóż mogę powiedzieć, że to jest wojna nagła, ale nie powiem, że to jest wojna niespodziewana. Ona była spodziewana, ona dojrzewała. I tu w tym miejscu chciałem zacząć od takiej bardzo konstatacji, bardzo prostego faktu. Mianowicie, że kiedy myślimy na temat tej wojny, to trzeba sobie zadać pytanie, o co się ta wojna toczy. Bardzo wielu publicystów, pisarzy politycznych, a zwłaszcza sprawozdawców, uważa, że to jest wojna motywowana geopolityką, że to jest jedno z przejawów geopolitycznego podejścia. Otóż ja chcę powiedzieć wyraźnie, niezależnie cokolwiek w ogóle znaczy geopolityka i geopolityczne podejście, to chcę powiedzieć, bo tak dodam na marginesie, że w moim przekonaniu dla bardzo wielu osób to w ogóle nic nie znaczy. Oni powtarzają to, jakkolwiek nie mają świadomości tego, że to ma niewiele wspólnego z geopolityką, ponieważ Rosja, jeśli idzie o rozmiary, obszar państwa, nie potrzebuje rozszerzenia. Problemem dla Rosji jest sprawowanie władzy na tym obszarze, który ma 17 milionów kilometrów kwadratowych, nieco ponad. Związek Radziecki miał 22 miliony kilometrów kwadratowych. Rosja jest jego kontynuatorem. Innymi słowy, nie jest to wojna w moim przekonaniu motywowana geopolitycznie. Jest to wojna, mówiąc najkrócej, o wartości. Wojna o pryncypia. I tu, w tym miejscu powinienem postawić kropkę, ponieważ z tego wynika niezwykle ważna konstatacja i konkluzja dotycząca dalszego toku moich wywodów. Mianowicie wojna, która toczy się o pryncypia, wojna o wartości, nie ma zakończenia. Wszyscy, którzy się stawiają mi pytania, ale nie tylko mnie, każdemu, kiedy i jak to się skończy. Otóż chcę powiedzieć państwu, że w moim przekonaniu to się nie skończy. Co to znaczy, że się nie skończy? Mianowicie jest to wojna, która jest postrzegana przez obie strony w sposób całkiem różny. Mianowicie gdyby to była wojna o terytorium, o zasoby surowcowe, to można powiedzieć, że taką wojnę można wynegocjować, w tym sensie można wynegocjować pokój, że to jest bardzo łatwe do ustalenia, jaka jest granica interesów, jak się rysuje, że tak powiem, te ewentualne zagrożenia i bezpieczeństwo. I do tego jeszcze za chwilę wrócę. Mianowicie rzecz w tym, że wartości są nienegocjowalne. Nie można dyskutować na temat tego, ile godności, ile suwerenności, ile niepodległości, ile wolności. Otóż chodzi o to, to jest nienegocjowalne. W związku z tym, jeśli to jest wojna o wartości, to ta wojna będzie miała kiedyś w historii swoje zakończenie, ale chcę powiedzieć, że my żyjemy w czasach, kiedy wiele wojen zaczyna się, ale się nigdy nie kończą. Na przykład pierwszy przykład, żeby nie podawać tylko przykład państw autorytarnych, despotycznych, totalitarnych. Podam przykład państwa bardzo demokratycznego, którego demokracja jest osadzona i który w pewnym sensie jest wzorem demokracji dla wielu państw świata. Mianowicie Wielką Brytanię, że wojna w Irlandii Północnej, mimo wielu prób, wielu wybitnych umysłów, które próbowały zakończyć ten spór, ta wojna się odżywa, odnawia, potem przez pewien czas jest okres pokoju, a wojna między Indiami a Pakistanem trwa już ponad 70 lat. Formalnie ktoś mógłby sądzić, że jest to wojna o Kaszmir, ale Kaszmir jest tylko pretekstem. To nie o Kaszmir chodzi.
Chodzi o to, że Indie uważały, że nie ma żadnej przyczyny, żeby najpierw Pakistan, a potem Bangladesz oderwały się z względów religijnych. Ale się oderwały. I rzecz w tym, że od momentu, kiedy ta pierwsza wojna była między nimi prowadzona, toczyło się 5 innych wojen w tej samej sprawie. Kiedy Indie zdecydowały się w momencie, kiedy podpisywano traktat o nierozprzestrzenianiu broni termojądrowej, znaczy jądrowej w ogóle, tak zwany traktat NPT, Non-Proliferation Treaty, otóż Indie należały do tej grupy państw bardzo nielicznych, to były praktycznie rzecz biorąc 3 kraje, które oświadczyły, że ze względów egzystencjalnych one nie podpiszą tego traktatu, ponieważ one mają egzystencjalne zagrożenia, gdzie nie mogą wykluczyć tego, że broń jądrowa będzie im potrzebna, nie po to, żeby jej użyć, ale żeby zapobiec tym egzystencjalnym zagrożeniom. Indie nie podpisały tego traktatu i w związku z tym Pakistan też nie podpisał. Kiedy Indie wyprodukowały broń jądrową, Pakistan też wyprodukował broń jądrową. I innym przykładem jest Izrael, który toczy wojnę z Palestyńczykami, która też trwa od momentu powstania państwa Izrael. Izrael twierdzi, że pogłoski o tym, jakoby posiadał broń jądrową, nie są prawdziwe, ale równocześnie osoby, która o tym poinformowała, a która uczestniczyła w procesie konstruowania tej broni jądrowej, ona została osadzona w więzieniu i do tej pory nie uwolniona, bo Izrael uważa, że sama świadomość, że być może Izrael posiada tę broń jądrową, ona stanowi czynnik odstraszający dla potencjalnych agresorów. Gdyby Izrael miał się stać przedmiotem napaści ze strony Zjednoczonych Państw Arabskich. Otóż państwa arabskie już nie są zjednoczone. Palestyńczycy nigdy nie będą miały porównywalnej broni. A mimo to między Palestyńczykami a Izraelem, jakkolwiek włączyły się w to najwybitniejsze umysły na świecie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Przypomnę proces z Oslo. Zostały przyznane nagrody Nobla tym uczestnikom tego procesu, a mimo to dochodzi co pewien czas do ponownego wybuchu wojny między Izraelem a Palestyńczykami. Chcę powiedzieć, że jak ktoś miałby wątpliwości, czy te analogie są prawdziwe, trafne, chcę powiedzieć, że żadne analogie nie są trafne w tym sensie, że każda sytuacja jest inna. Przypomnę, że pierwsze zdanie w Annie Karenine Tolstoja brzmi, że szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, tylko nieszczęśliwe, każda jest nieszczęśliwa na swój sposób. Otóż nieszczęśliwe narody, a do nich należy w tej chwili naród ukraiński i naród rosyjski, te dwa nieszczęśliwe narody są całkiem inne niż wszystkie inne porównywalne konflikty. Jeden z moich przyjaciół z Australii napisał do mnie, że ten konflikt jest bardzo podobny do sytuacji, jaka wynikła w Hiszpanii w 1936 roku, kiedy Franco uruchomił siły zbrojne, dokonał przewrotu i prowadzona była straszna wojna domowa w Hiszpanii. Przecież to była wojna wewnętrzna. Otóż dla Rosji to jest wojna wewnętrzna. Rosja uważa, że Ukraina powstała w sposób sprzeczny z naturalną
świadomością Rosjan, że przecież Ukraina to nie jest bratni naród, to jest część narodu rosyjskiego, to jest część świata tego, co Rosjanie nazywają ruski mir, część świata rosyjskiego. Otóż Rosjanie mają takie przekonanie, nie w wyniku tego, co się wydarzyło w 1981 roku, kiedy opuszczono sztandar, flagę rosyjską nad Kremlem, czerwoną flagę, i zawieszono trzykolorową flagę Federacji Rosyjskiej. Rosjanie mają to przekonanie od zawsze. Znaczy, jak długo trwa Ukraina i naród ukraiński, tak długo w Rosji było w ogromnej przeważającej większości społeczeństwa przekonanie, że naród ukraiński jest częścią narodu rosyjskiego. Zostało to sformalizowane w jakimś sensie w 1654 roku w czasie Ugody Perejasławskiej, która się nazywa po ukraińsku Rada Perejasławska. Otóż Bogdan Chmielnicki, który wtedy stał na czele powstania kozackiego, nie otrzymał tego, czego oczekiwał od polskiego króla. Rozważał podjęcie współpracy z królem Szwecji, a w końcu zdecydował się na protektorat rosyjski. I to zaciążyło w znacznym stopniu na dalszym rozwoju wypadków, bo w kilka lat później wszystkie gwarancje, które były udzielone Ukraińcom, zostały cofnięte. Mazepa próbował je, że tak powiem, zrewidować i został uznany przez Rosjan i w rosyjskiej historiografii za zdrajcę. Chcę powiedzieć, że tak się złożyło, że kiedy miałem taką do wykonania funkcję, powiedziałbym misję, zadanie, mianowicie doprowadzić do pokoju między Republiką Mołdowa a Naddniestrzem. To było w 1992 roku, kiedy w lipcu doszło do bardzo takich krwawych walk, gdzie na bardzo niewielkim obszarze w ciągu 5 dni zginęło 1200 osób. 500 po stronie Naddniestrza i 700 po stronie Mołdowy. I wtedy powierzono mi taką funkcję, żeby doprowadzić do pokojowego uregulowania, politycznego uregulowania, nie prawnego. I tak nawiasem powiem, że kiedy zastanawiam się niekiedy, czy mi się coś w życiu udało, to uważam, że akurat to mi się udało, jakkolwiek między innymi udało mi się dlatego, że nigdy nie zabiegałem o to, żeby sprawa była nagłaśniana jako wzór do naśladowania. Bo jak powiedziałem, każda sprawa jest inna i udało mi się to z bardzo wielu powodów, które nie są tematem naszej rozmowy, więc wspominę to, ale wspominam całą historię dlatego, że szukałem wtedy zrozumienia u wszystkich państw, które sąsiadują z Mołdową i Naddniestrzem, czyli z Rumunią, z prezydentem Krawczukiem, prezydentem Iliescu w Rumunii, prezydentem Krawczukiem po stronie ukraińskiej i oczywiście z Rosyjską Federacją, którą wtedy rządził Borys Jelcyn. I pamiętam swoją rozmowę z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, no nie Ukrainy, tylko Rosji, którą powiedziałem, że chciałbym, żeby mi pomógł spotkać się z prezydentem Jelcynem dla uregulowania tej sprawy, bo miałem świadomość, że stacjonowanie 14 Armii Rosyjskiej na terytorium Naddniestrza przesądza pozytywnie lub negatywnie rozwiązanie całej tej sprawy. On mi powiedział, wie pan, ja jestem do pana dyspozycji, kiedy panu to jest wygodne, ale ja sam nie wiem, kiedy mnie przyjmie prezydent. W związku z tym nie mogę panu obiecać czegoś, czego nie jestem pewien w stosunku do swojej własnej osoby. Więc ja powiedziałem, że wie pan, ja nie chcę dla jakichś
zaszczytów, godności nie wystarczy, jeśli prezydent Jelcyn mianuje pełnomocnika, który w jego imieniu wypowie mi te potrzebne uzgodnienia, do których dojdziemy. On mówi, a to co innego, proszę bardzo. I wyznaczył obecnego, jednego z obecnych wiceministrów spraw zagranicznych. Innymi słowy, była to Rosja, która zmierzała do demokratycznych rozwiązań. Znaczy ta demokracja była bardzo kulawa, ale to, co się istotnego wydarzyło wtedy w Rosji po 30 grudnia 1991 roku, kiedy Jelcyn został prezydentem Rosyjskiej Federacji, a Związek Radziecki został rozwiązany. Otóż trzeba powiedzieć, że Gorbaczow, który uruchomił proces wynikający z wewnętrznych przyczyn, proces, którego symbolem były dwa zwroty, znaczy dwa terminy, glasność i pierestrojka, czyli otwartość, transparencja i przebudowa, transformacja, zmiana. Jego funkcja zakończyła się w momencie, kiedy w Białowieży doszło do porozumienia trzech prezydentów. Spotkanie zainicjowane było przez Jelcyna. Gospodarzem był prezydent Białorusi, Stankiewicz, i prezydent Ukrainy Kuczma. Otóż te trzy państwa podpisały w 1922 roku, w grudniu, porozumienie. One były częścią Rosyjskiej Federacji po rewolucji październikowej. Był to w istocie rzeczy przewrót. Przewrót, który zaczął się rewolucją marcową, ale rewolucja październikowa nie była rewolucją, tylko była kontynuacją tego, co zapoczątkowała liberalna grupa polityków w lutym, a właściwie według nowego kalendarza w marcu 17 roku, i do 22 roku to się nazywała Rosyjska Federacja. W ramach tej Rosyjskiej Federacji były człony, które pretendowały do własnej państwowości, Ukraina i Białoruś, które notabene wspierał Piłsudski wtedy na miarę swoich możliwości, do tego stopnia, że jak wiemy to z jednej z książek Mariana Brandysa, w nocy siedział i narysował, jak mają wyglądać mundury w armii białoruskiej. Otóż chcę powiedzieć, że intencją Piłsudskiego było wtedy wesprzeć na różny możliwy sposób powstanie obu tych państw, które w jego przekonaniu zapewniałyby Polsce większe bezpieczeństwo. W 23 roku, od 1 stycznia 23 roku, powstała Rosyjska Federacja. Te trzy państwa były państwami założycielskimi tego, co zostało przemianowane na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Znaczy do 22 roku, do ostatniego dnia, była Rosyjska Federacja, a potem przemianowano tę federację na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W 1991 roku Jelcyn wspólnie z dwoma prezydentami Ukrainy i Białorusi doprowadził do rozwiązania tej federacji i powstała Rosyjska Federacja na nowo. Ten okres można nazwać okresem reform. Powiedziałbym, że w historii Europy taki okres miał w swoim czasie nazwę reformacji, który zaczął się od reformacji w Kościele katolickim, ale ta reformacja odegrała niezwykle ważną rolę i późniejsze wojny religijne były w znacznym stopniu związane z reformacją. Otóż po przekazaniu władzy
obecnemu prezydentowi Rosji, zaczął się tam okres kontrreformacji. I ten okres kontrreformacji trwa nadal. Jak długo będzie trwał ten proces, ta wojna się nie zakończy. Ona się zakończy wtedy, kiedy w Rosji zakończy się proces kontrreformacji. Do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że ta wojna ma charakter z rosyjskiego punktu wewnętrzny. Jeśli na Ukrainie powiodłaby się reformacja, to wcześniej czy później obywatele Rosyjskiej Federacji powiedzieli, dlaczego na Ukrainie to się udało, a u nas się nie udaje. W związku z tym trzeba stłumić w zarodku. Skoro się nie powiodło, można to było stłumić w taki sposób, jak na przykład inspiracja, żeby na czele Białorusi stanął dyrektor sowchozu, nawet dobrze funkcjonującego w swoim czasie, pod nazwiskiem Aleksander Łukaszenka, i on przekształcił Białoruś w wielki sowchoz. Na Ukrainie była taka sama próba. Janukowicz może by nie stworzył kołchoz, no może by to nie był sowchoz, tylko kołchoz, ale byłaby Ukraina takim wielkim kołchozem. To się nie powiodło. Rosja uznała to za sprzeczny z prawem przewrót i w tym momencie uznała siebie za uprawnioną do tego, żeby zająć Krym, stworzyć Doniecką i Lugańską Republikę, takie, no powiedzmy, te dwie republiki marionetkowe zostały uznane jako byty quasi państwowe. Dzisiaj do tego dodano Cherson i Zaporoże. Otóż trzeba powiedzieć, że Rosji nie chodzi ani o Cherson, ani o Zaporoże, ani o Lugańsk, ani o Donieck. Chodzi o Ukrainę. Znaczy Rosja uznaje dzisiaj, że Ukraina to jest antyrosja. Że antyrosja stworzona przez Zachód powinna być zniszczona. Jeśli się podda, tym lepiej dla niej. Jeśli się nie podda, zostanie zniszczona. Na Ukrainie toczy się walka o pryncypia. I w związku z tym te pryncypia mają charakter fundamentalny. Ze strony rosyjskiej to jest przywrócenie takiej imperialnej formy sprawowania władzy, jaką zapoczątkował Piotr I i Katarzyna Wielka, a do której powrotu nawiązuje obecny prezydent nazwiskiem Władimir Putin. Otóż gdyby miał bardzo skrótowo powiedzieć takim frazesem, to powiedział, że istota, sens decyzji Władimira Putina sprowadza się do tego, że on próbuje zawrócić koło historii, że Rosja ma wrócić do tego, że ma być jednością trzech narodów. Małorusi, czyli Ukrainy, Wielkorusi, czyli Rosyjskiej Federacji i Białorusi. I na tego typu egzystencję pseudosuwerennego państwa, jakim jest Białoruś, Rosja by się zgodziła, bo włączenie ich na powrót do Rosyjskiej Federacji nie napotykałoby na żadne przeszkody. Otóż Ukraina, ukraiński naród na to się nie godzi. W związku z tym ta moja główna teza sprowadza się do tego, że jak długo ta wojna będzie miała takie cele przeciwstawne i taki charakter, nie dojdzie do jej zakończenia, jakkolwiek będą okresy przerwy, rozejmów i potem ona będzie powracać na nowo. Drugie pytanie, które stawiam sobie, dotyczy tego, jaki to ma wpływ na międzynarodowy porządek. Otóż chcę na wstępie wyjaśnić, że porządek międzynarodowy nie jest wynikiem jakichś rokowań, porozumień, tylko on zamyka pewien proces rozwojowy. Z reguły tym procesem rozwojowym, jego kulminacją są wielkie
wyniszczający wojny. Tak było z pokojem westfalskim, który w 1648 roku w dwóch małych miejscowościach podpisano w Osnabrück i Münster, podpisano dwa porozumienia, które stanowiły fundamentalny, nowy sposób podejścia do organizowania europejskich społeczeństw. Mianowicie został zniesiony taki uniwersalistyczny model, gdzie podmiotami stosunków międzynarodowych były przedtem nie tylko królestwa, państwa, księstwa. Podmiotami stosunków międzynarodowych były również klasztory, miasta, kościoły. Otóż to zostało zniesione. Jedynymi podmiotami uznano państwa. I państwa składały się z trzech elementów. Wyraźnie określone terytorium, wyraźnie zdefiniowana ludność oraz skuteczna, efektywna władza. To nie musiała być władza legalna. W związku z tym mówimy o uznaniu de facto albo uznaniu de jure. My uznajemy, na przykład Arabia Saudyjska nie jest państwem demokratycznym, ale jest państwem. Jakkolwiek ta władza jest realizowana w sposób sprzeczny z prawem międzynarodowym, bo narusza prawa człowieka, depcze podstawowe formy i normy, jakie uzgodniono między państwami. Chcę powiedzieć, że takich porozumień było więcej. Był Kongres Wiedeński, który ustanowił koncert mocarstw europejskich i dzisiaj wielu powraca do tej koncepcji, że może byłoby lepiej wrócić do koncepcji koncertu mocarstw. Tym razem nie europejskich, ale koncertu mocarstw światowych. Na przykład Stany Zjednoczone, Chiny, a już co do innych, to jest problem, czy Rosja powinna być włączona. Rosja oczywiście uważa, że to jest poza dyskusją, ponieważ ona jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa i wszystkie państwa, wielkie mocarstwa, które wchodzą w skład Rady Bezpieczeństwa, jest to 5 mocarstw, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja. Wszystkie one w wyniku rozwoju, tym razem nie politycznego, ale technologicznego, uzyskały broń jądrową. Więc innymi słowy, globalnymi mocarstwami są mocarstwa nuklearne. Otóż teraz trzeba byłoby zmniejszyć tę ilość. Mogą to być 2 mocarstwa globalne, Chiny i Stany Zjednoczone. Mogą być 3, Chiny, Stany Zjednoczone i Rosja. A może być, mogą być 4, na przykład Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i Unia Europejska. Ponieważ przynajmniej jedno z tych państw europejskich, a mianowicie Francja, dysponuje bronią jądrową. Otóż ja twierdzę, że oczywiście nie będzie powrotu do tego. To nie tędy droga. Jest faktem, że świat się zmienił na tyle, że dzisiaj ta formuła wypracowana przed blisko 400 laty w czasie pokoju westfalskiego, że są te 3 elementy, terytorium, ludność i skutecznie wykonywana władza, musi być uzupełniona, że ta władza musi być nie tylko skutecznie wykonywana, ale zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem wewnętrznym i zgodnie z prawem międzynarodowym. Otóż Rosja podeptała te wszystkie formy, wszystkie normy i zasady prawa międzynarodowego. Przypomnę, że po I wojnie światowej doszło do ustanowienia porządku opartego na decyzjach konferencji wersalskiej, a po II wojnie światowej jaltańsko-poczdamskim. 30 lat później uznały, na wniosek Rosji, Związku Radzieckiego wtedy, uznały państwa, że czas najwyższy, ażeby utworzyć coś na kształt, jak gdyby, międzynarodowego spotkania na najwyższym szczeblu, gdzie uzgodniono by
taką ogólną formułę, która zastąpiłaby traktat pokojowy z Niemcami. I doszło w ten sposób do zwołania konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. I w 1975 roku, 1 sierpnia w Helsinkach, podpisano akt końcowy KBWE. I w tym akcie te normy, jakimi państwa się powinny kierować we wzajemnych stosunkach i zasady, zostały zdefiniowane. Jakie to są zasady? To jest zasada suwerennej równości państw, zasada nieużycia siły, nienaruszalności granic, czwarta zasada integralności terytorialnej, piąta pokojowego załatwiania sporów, obowiązku pokojowego załatwiania sporów, szósta nieinterwencji, czyli nieingerencji w sprawy wewnętrzne, siódma praw człowieka i swobód i wolności, w tym wolności politycznych, wolności sumienia i wyznania i religii, ósma zasada prawa do samostanowienia, prawa narodów do samostanowienia, dziewiąta współpracy między narodami, dziesiąta wykonywania w dobrej wierze zgodnie z prawem międzynarodowym wszystkich tych zasad. Chcę powiedzieć, że te zasady, one, jak ktoś wnika w nie, to stwierdzi, że one są niekiedy wewnętrznie sprzeczne. Na przykład zasada, która mówi o prawie do narodów do samostanowienia, jest trudna do pogodzenia z zasadą integralności terytorialnej, bo jeśli naród ma prawo do oderwania się, to wobec tego państwo nie może mu tego zakazać, a wobec tego integralność terytorialna i nienaruszalność granic stoi w sprzeczności z zasadą samostanowienia. Chciałbym powiedzieć, że to jest sprzeczność pozorna. Dlaczego? Bo ta równowaga interesów w sprawach bezpieczeństwa, którą wynegocjowano w Helsinkach w 1975 roku, podpisano na najwyższym szczeblu i uznano za akt quasi prawny, polega na tym, że jak ktoś spojrzy na te zasady, to w pierwszej zasadzie, która mówi o suwerennej równości państw, jest ostatni akapit, w którym czytamy, że granice mogą być zmieniane na zasadzie porozumienia stron zgodnie z prawem międzynarodowym i w formie porozumienia międzynarodowego. Na zasadzie, innymi słowy, państwa sąsiadujące muszą dobrowolnie dojść do porozumienia zgodnie z prawem międzynarodowym i zawrzeć w tej sprawie umowę. Jeśli to jest respektowane, to jest to zgodne z prawem do samostanowienia i zgodne z zasadą integralności terytorialnej. I tak mógłbym przytoczyć wiele innych przykładów. Przypominam to dlatego, że Rosja w momencie, kiedy podjęła decyzję o zajęciu Krymu, Republiki Donieckiej tak zwanej i Lugańskiej, oświadczyła, że wszystkie te zasady i normy są obce rosyjskiej tradycji i nie mogą być respektowane, ponieważ one są narzucane przez państwa zachodnie. A my sobie nie pozwolimy narzucić. My mamy swoje zasady i nasze rosyjskie zasady są o wiele głębiej zakorzenione w naszej świadomości. Krótko mówiąc, nie chcę w tej chwili w to wnikać, powiem tylko, żeby nie zajmować zbyt wiele czasu, że Rosja w sposób jawny i otwarty odrzuca wszystkie te zasady. Teraz, ponieważ ten tekst swój przygotowałem, nie będę go odczytywać, chciałbym powiedzieć, że jest wielu rosyjskich intelektualistów, którzy w swoim czasie byli doradcami, bliskimi doradcami Putina, którzy formułowali jego strategię. I na przykład takim bliskim jego współpracownikiem był Gleb Pawłowski, który powiedział, że Rosja, jeśli ma być utrzymywana w obecnej formie, nigdy nie będzie państwem demokratycznym. To on napisał książkę na ten temat po zajęciu Krymu i odszedł z Kremla.
Inny, z którym stosunki nadal są dla mnie niezupełnie jasne, nazywa się, znaczy ten intelektualista rosyjski nazywa się Władysław Surkow. Więc w swoim wykładzie na forum Rosyjskiej Akademii Nauk ten ideologiczny doradca Putina mówił 8 czerwca 2007 roku. Nowa Rosja nie powstała z niebytu, a nowy gmach rosyjskiej demokracji budowany jest na historycznym fundamencie państwowości narodowej. Rosyjska kultura ma charakter holistyczny i intuicyjny, a nie pragmatyczny i oparty na racjonalizmie i analitycznym podejściu, którym oznaczają się kultury zachodnie. W rosyjskiej kulturze politycznej, pisał Surkow i mówił na tym wykładzie, synteza dominuje nad analizą, idealizm nad pragmatyzmem, obrazowość nad logiką, intuicja nad rozsądkiem, a ogólność nad szczegółowością. Innymi słowy, jak państwo wnikną w to myślenie, to można powiedzieć, że rozwiązanie, które Rosja może przyjąć jako odpowiadające rosyjskiej mentalności, ma być nieracjonalne, czyli irracjonalne. Ma być oparte na intuicji, a nie na tym, co może być przedmiotem negocjacji. Więc ja wracam do swojej tezy, że ta wojna na Ukrainie będzie trwać tak długo, dopóki ten system, jaki jest w Rosji, będzie trwał. I zmierzając ku konkluzji, powiedziałbym takie trzy rzeczy istotne. Pierwsza, że dzisiejsze wojny w swojej nie tylko większości, ale prawie wszystkie wojny, a trzeba powiedzieć, że od 91 roku wybuchło ponad 300 konfliktów, wielkich konfliktów zbrojnych. Wszystkie te wojny, z wyjątkiem trzech, mają charakter wewnątrzpaństwowy, bo nawet te wojny, do których doszło, na przykład straszne wojny w Jugosławii, to przecież zaczęło się od rozpadu Jugosławii. Ta wojna, którą Rosja prowadzi na Ukrainie, ona zaczyna się od tego, że Rosja uważa, że Ukraina nie ma prawa do istnienia. Ona jest częścią Rosji. Innymi słowy, pierwsza teza jest taka, że te wojny mają charakter wewnętrzny, a podczas kiedy cały system międzynarodowy jest skierowany na rozwiązywanie problemów między państwami, a nie wewnątrz państw. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie była pierwszą próbą, żeby regulować i jak gdyby dawać swego rodzaju parasol dla transformacji wewnętrznej, ale to jest odrzucone. W związku z tym ten nowy kształt międzynarodowego ładu, on powstanie w wyniku procesu, w którym niezwykle istotną rolę odgrywa to, co się dzieje w Rosji. Druga moja uwaga sprowadza się do tego, że Ukraina tworzy dzisiaj zupełnie inną jakość, znaczy w tym sensie, że naród ukraiński do tej pory opierał się na swojej tożsamości kulturowej, historycznej, językowej, mentalnościowej. Dzisiaj kamieniem założycielskim jest ta wojna. Od tej wojny to będzie inny naród i ten naród nigdy się nie pozwoli ujarzmić. Innymi słowy, Ukraina prowadzi wojnę w imieniu całej Europy i dlatego nasze poparcie i poparcie innych narodów Europy jest niezwykle ważne, dlatego że jeśli Ukraina przegra, to my też przegramy. Znaczy przegra Europa, ulegnie sile. Otóż trzeba sile przeciwstawić również siłę. I to się dzieje w sposób niezwykle, niezwykle powiedziałbym,
taki wyważony. Znaczy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Unia Europejska, Polska. Wszyscy udzielają pomocy, ale ta pomoc nie jest pomocą niekwalifikowaną. Ona ma swoje granice po to, żeby zapobiec przekształceniu się tej wojny w wojnę światową. W związku z tym Putin odwołuje się do tego, że on dysponuje bronią jądrową, którą użyje, jeśli zagrożone będzie państwo rosyjskie, a integralną częścią tego państwa są te nowo nabyte terytoria, które zostały włączone jako integralna część. Ale jak kiedy skończył to zdanie, to powiedział, podniósł głowę i powiedział, to nie jest blef. Otóż w tym momencie, kiedy go słuchałem, to ja wiedziałem, że to oczywiście jest blef. To jest blef, bo on wie, że jeśli to nie jest blef, to jest koniec Rosji. To nie jest początek nowego etapu, tylko to jest, on zapowiedział, skoro to nie jest blef, to musicie się liczyć z tym, że Rosja zginie. Rosja już nigdy nie będzie istnieć w takiej postaci, w jakiej była. To jest moja druga uwaga. I trzecia uwaga, konkluzja, której tutaj nie będę rozwijał, polega na tym, że trzeba zastanowić się nad tym, nie tylko co my możemy zrobić, jak przyjąć Ukraińców do swoich domów, w jaki sposób zorganizować życie tym, którzy uciekają z Ukrainy, ale badacze, uczeni, profesorowie, środowiska akademickie powinny zastanowić się nad tym, jak uratować ukraińską naukę, ukraińskie szkolnictwo wyższe, w jaki sposób można pomóc. I według mnie głównym elementem zachowania jest kapitał ludzki, znaczy młodzi uczeni i wybitne autorytety. Ukraina ma ogromną ilość ludzi na najwyższym światowym poziomie w naukach ścisłych. Wybitni zawsze sobie znajdą pracę gdzieś poza Ukrainą. Rzecz w tym, żeby oni znaleźli pracę na Ukrainie i że nawet jeśli będą przyjmowani, to żeby ich miejscem zatrudnienia pozostały uniwersytety i akademickie ośrodki na Ukrainie. Trzeba powiedzieć, że Polska Akademia Nauk zainicjowała taki proces i w tym zakresie byliśmy tymi, którzy mają możliwość i odegrać i odgrywają bardzo istotną rolę w przetrwaniu tego najgorszego okresu, jaki Ukraina dzisiaj przeżywa. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy. Ten świetny wykład dobrze puentuje nasze spotkania. Patrząc na ten ostatni wniosek sformułowany przez pana profesora, rzeczywiście mamy taką misję i my się pod nią podpisujemy, by pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy. Pomóc w każdym wymiarze, i tym humanitarnym, i tym militarnym, ale też pomóc w wymiarze edukacji dzieci i młodzieży, którą tutaj w Polsce mamy, pomóc w odbudowie, pomóc w sieciowaniu współpracy uniwersytetów, a nawet w takich projektach, o których teraz dyskutujemy ze środowiskiem akademickim Kijowa i naszym, by uruchomić kształcenie kobiet, które są w większości przypadków z dziećmi w Polsce, w zakresie ich kompetencji informatycznych, bo wtedy najłatwiej można stworzyć im warunki do pracy, również tej zdalnej, również w tym niepełnym wymiarze czasu, bo dzieci wymagają, by pracowały mniej, a jak nie pracują, nie ustabilizują się w tym wymiarze ekonomicznym. Sam
pomysł pokazuje, jak staramy się rozumieć potrzeby uchodźców, potrzeby Ukraińców, ale tak naprawdę ważne jest dzisiaj to, co zresztą w Lublinie robimy, że jeśli kształcimy dzieci ukraińskie, to kształcimy w klasach z dziećmi polskimi. Mówimy o tej integracji, ale dajemy dzieciom ukraińskim możliwość uczenia się również po ukraińsku, dodatkowe zajęcia z nauczycielami z Ukrainy, właśnie po to, żeby pozostały w kręgu języka ojczystego, kultury ojczystej. Jakby ten szacunek, który okazujemy dla kultury ukraińskiej, dla naszych przyjaciół, wymaga tego, żeby im taką możliwość stworzyć. I w Lublinie to tworzymy. Dzięki zresztą organizacjom międzynarodowym, środkom UNICEF-u, również innych organizacji, kształcimy ich, zatrudniamy nauczycieli ukraińskich i dajemy możliwość tych dodatkowych zajęć. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. Mamy za sobą na pewno ponad 20 lat współpracy między miastami Lublinem i miastami ukraińskimi. Mamy tam 10 miast partnerskich. Jesteśmy obecni pewno już w tysiącach projektów, które wspólnie robiliśmy. Więc może jesteśmy najbardziej tu w Lublinie predestynowani do tego, by dobrze rozumieć potrzeby, ale też i w sposób właściwy proponować pomoc. Bo chodzi tu również o to, by nie narzucać takich rozwiązań, które niekoniecznie muszą być w tamtych warunkach optymalne. I te rozmowy, które tu odbywaliśmy i z merami, i z urzędnikami, ale również z przedstawicielami organizacji pozarządowych, to pokazują, że to będzie bardzo zróżnicowana forma współpracy stosownie do jakby zdefiniowanych potrzeb przez naszych partnerów. Ale my jesteśmy tu zdeterminowani, polskie państwo również, niezależnie od tego, co się dzieje może trochę dalej od Polski, to tu wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Nawiasem mówiąc, sformułowane przez pana profesora wnioski pokazują niestety zagrożenie, gdyby nie Stany Zjednoczone, zapewne nie bylibyśmy dzisiaj w sytuacji, w której jednak podstawy do optymizmu są. Europa jako całość nie jest do końca przygotowana do takiego rozumowania jak i do takiej geopolityki, jaką prowadzą Amerykanie. I na dziś wydaje się, że mieliśmy dużo szczęścia, że prezydentem Stanów Zjednoczonych jest obecny prezydent, a nie poprzedni. Ale to może i dobrze. Gdzieś może opatrzność też czuwa nad, w ten sposób, bo jest niewątpliwie szansa, żeby być skutecznym, a to jakby jest ważne z punktu widzenia tego dramatu, który się tam rozgrywa. Ja państwu powiem jeszcze jedno. Nie mogę znaleźć w internecie, ale w ubiegłym tygodniu usłyszałem od jednego z dziennikarzy o badaniach, które były robione chyba w okresie czerwiec-lipiec, gdzie pytano Polaków, bardzo podzielonych, to my już jesteśmy czasami, jak to mówią, bardziej plemionami niż narodem w wyniku tych politycznych dyskusji, niekończących się połajanek. I zadano pytanie, co jest takiego, co łączy, co buduje dumę, ale też i pokazuje podobne myślenie. I można oczywiście odnosić się do tych wszystkich różnych w historii wydarzeń, do których się zawsze odwołujemy, zbliża się 11 listopada, niepodległość, nie. 80% badanych powiedziała, że tym czynnikiem, który połączył Polaków i z którego Polacy są dumni, jest pomoc dla uchodźców. Więc jeśli taką wartość budujemy, tą solidarność, wrażliwość, ale to cementuje również Polaków, to tej wartości utracić nie można. Dziękujemy panie profesorze za ten świetny wykład, a jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy przyjechali do nas, którzy nas słuchali online, którzy uczestniczą od lat w tym dialogu, jak to prowadzimy. I obiecujemy, że będziemy kontynuowali te nasze rozmowy, ale również i konkretne projekty.
I możemy sobie tu wzajemnie obiecać, że spróbujemy być skuteczni, czyli przekuwać teraz to, co uzgodniliśmy, czy co wydyskutowaliśmy, na konkretne działania. No i mamy nadzieję, że rządy nam w tym również będą pomagać. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Państwu za udział w tym kongresie i zapraszamy oczywiście za rok. Dziękujemy, panie prezydencie. Paweł Prokop, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Programowego. Pawle, jak to było? To jedenasty kongres. Zawsze na początku mówimy, że życzymy Państwu fantastycznej przygody intelektualnej, a no chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że to była wspaniała przygoda intelektualna, zwłaszcza po takim wystąpieniu kończącym. Mieliśmy szczęście do fantastycznych debat przez te 11 lat, do fantastycznych wykładów rozpoczynających, natomiast nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że wykład kończący jest tak fascynujący i tak ciekawy, i taki proroczy, czy można powiedzieć, dla nas wszystkich. Kongres to oczywiście 3 dni, dziesiątki paneli, dyskusji, warsztatów, wyjazdów studyjnych, mnóstwo różnych tematów ważnych, istotnych. Ja chciałem zwrócić uwagę na 3 rzeczy, które są szczególnie ważne. Pierwszy dzień to przede wszystkim rozmowa o Ukrainie, ale głównie rozmowa o odbudowie Ukrainy. Już dzisiaj musimy myśleć o odbudowie Ukrainy. Już dzisiaj wszyscy to podkreślali, że Ukraina po wojnie musi być zupełnie inna. To jest niezwykle ważne. To, o czym mówił pan profesor, żeby mnóstwo ludzi do Ukrainy wróciło. A mnie zafascynowała takie badania socjologów ukraińskich, które pan prezydent mówi o badaniach, to i ja o jednych. Te badania mówiły o tym, że poziom stresu kobiet przybywających z dziećmi w Polsce jest dużo wyższy niż żołnierzy walczących na froncie. To pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że na pewno zwróciliście Państwo uwagę, że stand, który tutaj mamy za sobą, jest po ukraińsku. To pierwszy kongres, gdzie trzecim językiem jest język ukraiński. Wielokrotnie podczas poprzednich edycji podchodzili do nas nasi przyjaciele z Ukrainy, merowie miast, mówili, no jak to, my jako merowie miast ukraińskich, patrioci, mamy mówić po rosyjsku. Myśmy oczywiście tłumaczyli, że są goście z Kaukazu, z Azji Centralnej, że oni lepiej rozumieją rosyjski. W tym roku dla nas wszystkich było oczywiste, że ta nazwa, że ten napis musi być zmieniony. Jarka Szewczuk na fascynującym panelu dotyczącym kultury powiedziała coś takiego: wtedy dopiero będziemy w pełni szczęśliwi, a jeśli na kolejnym kongresie będzie jeszcze 4. napis, napis po białorusku. I ostatnie zdanie. A słuchając pana profesora, wyjęliśmy oczywiście komórki i notowaliśmy najważniejsze myśli. A jedną myśl zapisaliśmy wszyscy we 4. Jaka to była myśl? Wartości są nienegocjowalne. Myślę, że nie wymyślilibyśmy lepszego motta i podsumowania tego kongresu. Bardzo wszystkim dziękujemy, żeście przybyli i czekamy na was za rok na 12. edycji kongresu. Dziękuję bardzo. Zaczynaliśmy przygodę kongresową w roku polskiej prezydencji. To 11 raz. To niezwykły kongres. Zaczynaliśmy od dramatycznej rozmowy z merami. Część z nich mogła być tu z nami. Część, ponieważ tylko 30 dni w ciągu ostatniej wojny, w ciągu ostatniego pół roku było bez bombardowań, nie może opuścić swoich mieszkańców. Mamy ze sobą rektora, który mówi: postaramy się nie wyłączyć prądu. Postaramy się ogrzewać budynki. I zakończyliśmy tą niezwykłą refleksją profesora, ministra, który jest od tych spraw trudnych, który opowiada nam o rzeczach, które są niemożliwe, ale które jednak troszeczkę udało się zrealizować. Nie spodziewaliśmy się, że w ten sposób uda nam się wszystkim zareagować na ten dramatyczny kryzys. Chciałbym powiedzieć na koniec jeszcze o jednej rzeczy. Tak, to był niezwykły kongres. Kiedy go przygotowaliśmy organizacyjnie, nie wiem jak to powiedzieć, zajmowaliśmy się ciężarówkami z pomocą humanitarną, biegaliśmy do punktów, gdzie mieszkają Ukraińcy,
kupowaliśmy książki ukraińskie i wysyłaliśmy książki polskie, udzielaliśmy pomocy. Chciałbym bardzo, bardzo podziękować i zaprosić tutaj do nas po pierwsze członków Komitetu Programowo-Organizacyjnego, który przygotowuje program, który pisze wszystko, ale po drugie wszystkich tych pracowników Urzędu Miasta i wolontariuszy, którzy często po nocach przygotowali. Chodźcie, chodźcie. Mogę wymieniać po nazwisku. Ja was wszystkich wywołam. O, Ewelina Graban, już pierwsza. Zapraszamy. Marta Wójtowicz była tą osobą, która naprawdę zebrała cały zespół kongresu, która kierowała. Natalia Gmurkowska, Ewelina Graban. Maryna, ktoś jest autorem tych wszystkich wspaniałych wideo, które oglądaliśmy. Roman Jaborkel. Hej, naprawdę mam z was wszystkich ręcznie wyciągnąć. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Sylwia. Zapraszamy. Paulina. Tak jest. Nastka. Kto jeszcze? Kogo jeszcze? Andrzej Skórski. Artur. Zapraszamy. Joanna, chodź do nas. Słuchajcie, to są ludzie, którzy naprawdę robili to w dzień, robili to w nocy, robili to w każdych warunkach i podziękujmy im wielkimi brawami. I umówmy się jeszcze na jedno, to jest coś, co wybrzmiało w czasie pierwszego panelu. Słuchajcie. Za rok tu z nami powinien być mer Ługańska. Nie było go przez wiele, wiele lat. Tak, czekamy na przedstawicieli Krymu, czekamy na partnerskie miasto Ługańsk i wierzymy, że to już za rok. Dlaczego nie przyszła do nas Ola Zinczuk? Zapraszamy, Olu. O, i pani profesor. Pani profesor Beata, zapraszamy. Tak jest. Olu, zapraszamy. Słuchajcie, natomiast naprawdę jeszcze raz. Marta, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ola, dołącz do mnie. To naprawdę tysiące godzin, to naprawdę trudny czas. Bardzo, bardzo, bardzo za to dziękujemy wspólnie z całym miastem, wspólnie całym z panem prezydentem. Zapraszamy za rok. Wiecie, Kongres Współpracy Transgranicznej w Lublinie czy w październiku? Jeszcze zobaczymy, ale na pewno za rok. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.